27 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej odbyły się po raz kolejny dni otwarte dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Placówka gościła młodzież z okolicznych miejscowości wraz z ich opiekunami. Przybyli mogli zobaczyć m.in. wyposażenie sal lekcyjnych, a także sprzęt, którymi dysponuje szkoła. Ponadto można było zapoznać się z proponowanymi kierunkami nauczania. Specjalnie na ten dzień uczniowie szkoły przygotowali dla gimnazjalistów wiele atrakcji. Przyszli absolwenci obejrzeli filmiki promujące szkołę oraz kabaret, wysłuchali piosenek zaśpiewanych przez uczennice, a także mieli okazję potańczyć przy muzyce, którą grał zespół Astron. Na koniec gimnazjaliści wzięli udział w mini-teście sprawdzającym ich wiedzę z zakresu mechaniki oraz pojazdów samochodowych. Najlepsze osoby nagrodzono upominkami. W naszej szkole gościliśmy gimnazjalistów z sąsiednich miejscowości. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie w proponowanej ofercie edukacyjnej. Zespół Szkół Zawodowych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej na rok szkolny 2012-2013 proponuje następujące kierunki kształcenia. W 4-letnim technikum w zawodach technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjerskich i technik pojazdów samochodowych. Proponuję również nabór do klas pierwszych 3-letnich zawodowych w zawodzie. W zawodzie sprzedawca, jak również w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dodatkowo oferujemy dla uczniów zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego. Proponujemy bezpłatne kursy prawa jazdy, kursy spawacza, MIG, TIG, jak również wizyty zawodoznawcze do zakładów pracy. Proponujemy również praktyki zawodowe w okresie wakacji i różnego typu wyjazdy partnerskie zagraniczne. Dokładne informacje każdy gimnazjalista, jak również rodzic można znaleźć na naszej stronie www.zsz.bobowa.pl. jak również pod telefonem 18 35 14 031.